Eulogiusz należy do czołowych postaci Kościoła Wschodniego w VI wieku. Był serdecznym przyjacielem papieża świętego Grzegorza Wielkiego. O jego młodości nie mamy żadnych informacji. Spotykamy go dopiero jako gorliwego kapłana w Antiochii. Był w bliskiej przyjaźni z ówczesnym patriarchą tego miasta i współpracował z nim. Napisał w tym czasie kilka znakomitych rozpraw, w których, jak nam to przekazał Focjusz, wystąpił przeciwko monofizyckiej herezji teozjanów, którzy nauczali, że Pan Jezus miał tylko jedną boską naturę. Eulogiusz potępił także błędy sekty gnostyckiej kainitów. Rok 581 jest przełomowy w życiu Eulogiusza. Został bowiem wówczas wybrany patriarchą Aleksandrii. Zgodnie ze zwyczajem, jaki panował na wschodzie, udał się on do Konstantynopola, by cesarz zatwierdził jego wybór. Złożył hołd oraz obediencję cesarzowi i otrzymał sakrę biskupią z rąk patriarchy Konstantynopola. Tam właśnie zapoznał się ze świętym Grzegorzem, późniejszym papieżem, który wtedy pełnił na dworze cesarskim funkcję przedstawiciela papieża. Zawarta w Konstantynopolu przyjaźń przetrwała długi czas, o czym świadczą zachowane listy świętego Grzegorza do Eulogiusza. Eulogiusz skierował wszystkie wysiłki w kierunku utrzymania jedności w Kościele. Wschód Kościoła był wtedy wyjątkowo wrażliwy i chłonny na wszelkie nowinki religijne, dlatego herezje znajdowały tam pomyślną glebę. Na domiar złego, władcy wschodniorzymscy, słabi w teologii katolickiej, zbyt łatwo angażowali się w spory religijne, najczęściej stając po stronie głoszących błędne nauki. Właśnie za czasów Eulogiusza uprzywilejowanym poparciem dworu cesarskiego cieszyła się herezja mnicha konstantynopolitańskiego, Eutychiusza. Twierdził on, że natura boska całkowicie chłonęła naturę ludzką Pana Jezusa, podobnie jak morze wchłania krople wody. W tym samym czasie sporo zwolenników miała również herezja Nestoriusza, który znowu twierdził, że w Chrystusie Panu są dwie różne osoby, boska i ludzka, a nie jedna tylko boska. Błędy te w swoich pismach i kazaniach zwalczał Eulogiusz. Występował także stanowczo przeciw agnoitom, którzy zaprzeczali Chrystusowi Panu w jego ludzkiej naturze pełnej wiedzy, jak na przykład co do czasu końca świata. Po pracowitym pasterzowaniu przez 27 lat na stolicy aleksandryjskiej, Eulogiusz odszedł po nagrodę do Pana 13 lutego 608 roku. Miał pozostawić po sobie sporo kazań, rozpraw i listów, które stanowiłyby cenną materię do zapoznania się z błędami, jakie wówczas nękały Kościół katolicki na wschodzie, gdyby nie zaginęły. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Eulogiusza, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.